Pomorska Telewizja Narodowa, właśnie wypłynęliśmy jachtem z Sopotu. Endorfina. Jak się nazywa, panie kapitanie? Endorfina. Endorfina. Dlaczego endorfina? No, dlatego, że wydzielają się endorfiny na tym jachcie. Aha, na tym jachcie się szczególnie wydzielają. Rozumiem. Czyli mocno halsujemy, idziemy na boku i wtedy te endorfiny wychodzą. One wychodzą w każdej chwili. W każdej chwili. Czy płyniemy, czy stoimy w porcie, czy na silniku, czy na żaglach. Oczywiście najlepiej na żaglach. Rozumiem. Kapitan może się przedstawi. Kapitan Robert Niewiński. Aha. Jestem kapitanem tego okrętu. Tak długo? Tego konkretnie drugi rok. Drugi rok. A to rok budowy okrętu? Rok budowy chwilę wcześniej. Chwilę wcześniej, przed objęciem stanowiska kapitana. Tak, tak. Dobrze, no to może ja przejmę stery w takim razie. Tak. Pozwoli kapitan? Przejmuj korsarzu. Jasne, proszę bardzo. No i teraz lecimy kierunek... Nie wiem, czy to nie jest wrogie przejęcie jachtu. No tu już się zabordasz, ona się odbywa. Idziemy na tą boję? Idziemy, iść w kierunku Westerplatte. Westerplatte. No bo 1 września chciałem powiedzieć, może dasz mi powiedzieć, 1 września będziemy mieli o 4:45, ja jestem zaproszony jako radny dzielnicy Stoki, będziemy mieli i tam, no i kontakt Wiromorski, Duży Strzelecki oczywiście. W mundurze galowym będę na 4:45 na spotkanie i będziemy sobie tam po prostu odbywali ten coroczny uroczystość wybuchu II wojny światowej. O, tak będzie. Będzie chyba premier też nawet tam przyleci, no przepłynie, nie wiem. Zobaczymy. Tylko żeby znowu fali nie zrobił. No, fala zawsze musi być, no. Fala była kiedyś wojsko. Aha, i chciałem powiedzieć, bo jeszcze nie wiecie wszyscy o tym, że mogę ogłosić już publicznie, kontakt Wiromorski Duży Strzeleckich mówi, że wraca obowiązkowa służba wojskowa do naszej armii. Będzie pobór obowiązkowy. Jeżeli ktoś jest z 98 rocznika i zwyż, będzie miał objęte poborem do wojska. Także szykujcie się, młodzieńcy. Rytmujcie się, szable. No. Co się z szablą robi? Szable w dłoń. No i poleruje się. Też można. Dobrze. Tak. Teraz... Każdy szlachcic ma szablę. Czekaj. To teraz może pogadaj z tymi tam, teraz, tymi na statku. Teraz płyniemy do... Porozmawiaj z tymi. Płyniemy do Westerplatte. Dokładnie. Ahoj, załogo. Ahoj. Czy jesteście przejęci? Tak, bo buja. Buja? Nie, nic nie buja. Ja uwierzę, wiem, nic nie buja. Powie, nic nie buja. Natomiast czy jesteście przejęci korsarzem za sterem? No porwał ten statek. Płyniemy na Hel. To się nazywa wrogie przejęcie. Płyniemy na Hel. Chociaż kapitan chciał na Westerplatte. Płyniemy na Hel jednak. Zmieniam kurs. Westerplatte niedaleko zresztą, to już widać. Pokażmy to Westerplatte i pomnik może zbliżymy. Jedziemy tam. A tam lecimy. Mamy godzinę. Lecimy. Tak. Ja, no dobra, to przelecimy do Westerplatte, spoko. To wejdziemy do portu Westerplatte. No dobra.